Witaj w tej drugiej części, gdzie omawiamy możliwości, które daje Google Slide, a zarazem, gdy wykorzystamy też odpowiednie rozszerzenie Nearpod, dodatek, który tutaj działa. Więc wcześniej ukazywałem Ci różne możliwości, które daje ta opcja. E, oczywiście można też stworzyć wiele innych. I tutaj jest przykład, czyli Time to Climb. E, gdy przejdziemy do e, tej możliwości. To stworzymy slajd, który będzie stanowił dla danego uczestnika pewną formę gry. I polega ona na tym, że ma on do rozwiązania kilka pytań z różnymi propozycjami odpowiedzi. Mogą być odpowiedzi w formie tutaj zdjęć, ale mogą być też w formie tekstu. Czyli tutaj wpisujemy pytanie, na przykład. I tutaj następnie odpowiedź. Na przykład 4, 5. Możemy dodać więcej, więc wtedy. E, tutaj dodatkową odpowiedź. Więc możemy kliknąć 6, albo dodatkową, i kliknąć 3. Zaznaczamy tą poprawną. E, no i dodajemy kolejne pytanie. I tutaj wprowadzamy na przykład. Kolejne pytanie. Oczywiście, można też dodać coś takiego jak add reference image, czyli pytanie, które, zdjęcie, które będzie dotyczyło danego pytania. Więc w to też można się pobawić, gdybyśmy chcieli. Dobrze. No to gdy mamy już coś takiego stworzone, to możemy kliknąć Save. OK, musimy zaznaczyć to poprawną i teraz zapisz. I ten materiał się nam zapisał, no i jak tutaj widać, będzie to w takiej formie gry, że będą te pytania, aby dotrzeć na sam szczyt, na samą górę. Więc takie interaktywne działanie, które może się okazać dla uczniów bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, którą można by tutaj uwzględnić, to na przykład draw it, czyli narysuj to. Czyli powiedzmy, że prowadzimy jakieś lekcje, gdzie możemy komuś zlecić coś takiego, czyli żeby coś narysował. Oczywiście najlepiej, gdy wtedy uczniowie posiadają też właściwy sprzęt, który pozwala im rysować, czy nie tylko na przykład za pomocą myszki, ale no, można się nad tym zastanawiać. Jeżeli to jest coś prostego, to nawet i myszka tutaj da radę. Instrukcja możemy tutaj wprowadzić, co na przykład ktoś ma zrobić w stylu. Narysuj kwiatka i słońce. Powodzenia. Jesteśmy w stanie dodać background image, czyli zdjęcie, które będzie pojawiać się w tle. I zobacz, że udało się dodać pewne zdjęcie, ponieważ tutaj też istnieje możliwość dodawania zdjęć, które pochodzą z Google, więc można wpisać sobie tutaj pewne wyrażenie, następne dane zdjęcie wybrać, zapisać i we właściwy sposób je tutaj. Ustawiamy, czyli możemy zrobić przybliżenie i ok. Gdybyśmy jeszcze chcieli wykorzystać bibliotekę, która tutaj występuje, która dotyczy właśnie tworzenia pewnych treści, które należy narysować, no to możemy uwzględnić pewne możliwości. Oczywiście, więc wtedy musimy kliknąć Replace, czyli Zastąp. I ta biblioteka jest dość rozbudowana, można z niej skorzystać, ale oczywiście to jest tylko taki przykład. Jesteśmy w stanie też szukać tutaj pewnej aktywności, możemy wpisać na przykład kwiatki, czy cokolwiek innego. Zapewne język angielski tutaj okaże się lepszym rozwiązaniem. Mamy coś takiego jak Plant, plant Reproduction. I wygląda to w taki sposób. My jednak nie będziemy chcieli sobie z tego korzystać, więc na przykład jest instrukcja, aby. Hmm, tutaj zobaczmy, jest pewne wyjaśnienie, więc można też robić coś takiego, że tutaj pojawia się jakieś wyjaśnienie, i później to, co ktoś ma zrobić, jest też związane z tym, co tutaj umieszczamy. Więc wiesz o tym, że w takim slajdzie masz możliwość tworzenia też treści, które dotyczą rysowania, i to też sprawia, że dane materiały są bardziej interaktywne. I jeszcze jeden, który chcę ukazać, a później przejdziemy już do kwestii związanej z załadowaniem tego całego slajdu w Nearpod. Mam na myśli tutaj fill in the blank. In the blanks, czyli należy wypełnić te czarne pole, które jest niewypełnione, odpowiednią treścią. I możliwe, że z czymś takim już udało się nam spotkać na pewnych egzaminach, gdzie na przykład na języku angielskim się coś takiego często sprawdzało, że wprowadzony był jakiś tekst. Teraz można tutaj tekst wprowadzić, więc zobacz, udało mi się dodać prosty tekst. Tutaj przerzuciłem, oczywiście można wybrać inne propozycje czcionek. I co teraz? Należy przejść dalej. I tutaj mamy informację, że kliknij słowa on the right. By dodać ten blank, czyli to czarne pole. Czyli zobacz, na przykład interesuje mnie tutaj przykrycie wyrażenia to yy, piękne, i robię sobie coś takiego. Następnie jak się tutaj czujesz, na przykład czujesz mogę też dać jako tutaj blank. I ile kursów online przychodzisz w tym. Samym czasie. I teraz wystarczy kliknąć dan I na tej podstawie kolejne ćwiczenie udało się nam przygotować, i ktoś będzie mógł je właściwie tutaj wypełnić. Więc co możemy teraz zrobić, aby e, przygotować już tą naszą prezentację w Nearpod? Więc zobacz, e, warto jest to uczynić, że gdy cokolwiek tutaj tworzysz, to później możesz tutaj potwierdzić Save and go to the Nearpod. Czyli zapisz i idź do Nearpod. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, to otrzymasz informację, że aplikacja Nearpod chce też mieć dostęp do Twojego dysku Google oraz do Google Slides i prezentacji, które masz tam dostępne, więc oczywiście należy zezwolić na coś takiego. I zobacz w taki sposób, dochodzi do zapisywania się całej tej prezentacji w Nearpod, w Twojej bibliotece, z której później będziesz mógł korzystać, gdy już przechodzisz do. Organizowania lekcji w tym narzędziu. I chcę Ci powiedzieć, że możesz to sobie zostawić, gdy się to długo zapisuje, bo może być tak, że prezentację masz dość rozbudowaną i ćwiczenia, które udało się tam tobie przygotować. A co też ważne, możesz sobie przychodzić na przykład do raportu, do biblioteki Nirpod czy innych miejsc, a ten materiał i tak będzie mógł się zapisywać, więc to nie ma żadnego wpływu. Zobacz, teraz powrócę sobie do moich lekcji. I będziemy mogli dostrzec, że dalej odbywa się zapis tej prezentacji i wszelkich ćwiczeń, które się tam znajdują. Więc mam nadzieję, że dzięki temu udało Ci się lepiej zrozumieć narzędzie Google Slides i dodatek Nearpod, który może tutaj świetnie działać, aby później stworzyć interaktywne prezentacje, które wykorzystujesz organizując lekcje w Nearpod. A jak należy o to później dalej zadbać, zapraszam w kolejnej lekcji tego kursu. Cześć!